Działo się to podczas wojny polsko-ukraińskiej w 1918 roku. Kilkanaście miesięcy później, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, młodzież ponownie stanęła w obronie Lwowa. W bitwie pod Zadwórzem, zwanej polskimi Termopilami, 318 młodych żołnierzy ochotników stawiło czoła potędze armii konnej Budionnego. Zginęli wszyscy, ale ofiarom swojego młodego życia sprawili, że przez kilka godzin bolszewicy mieli zablokowaną jedyną drogę do Lwowa. Orlęta płockie. Na tzw. płockich powązkach znajduje się niezwykle symboliczny grobowiec rodzeństwa Grabskich. Helena, Jan i Tadeusz to młodziutcy płotczanie walczący w obronie Lwowa. Najmłodsza z rodzeństwa, 15-letnia Helena Grabska, była żołnierką ochotniczej Legii Kobiet. Zginęła 11 kwietnia 1919 roku na posterunku wartowniczym podczas ostrzału artyleryjskiego. Obok Heleny w grobie spoczywają jej bracia Orlęta, Jan i Tadeusz. Polegli podczas walk w następnych miesiącach. Gdyby nie przedwczesna śmierć dzieci, zapewne stanęłyby w obronie rodzinnego miasta w kolejnym roku. Obrona strategicznego mostu na Wiśle w Płocku miała kluczowe znaczenie podczas walk z bolszewikami w sierpniu 1920 roku. Podczas walk o most i miasto zginęło wielu młodych obrońców miasta, w tym 14-letni harcerze Stefan Zawicki i Antolek Gradowski. A najmłodszym z odznaczonych przez marszałka Piłsudskiego Krzyżem Walecznych był 11-letni Tadzio Jeziorowski. Do dziś najmłodszy kawaler Krzyża Walecznych. Orlątko. Mikołaj Pelicki oraz trzecia wielopoziomowa artystyczna drużyna harcerska i Ola Turkiewicz.